Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szybki flash jako uzupełnienie mojego ostatniego przeglądu. Nowy tydzień i indeksy na zielono. Głównie większość w górę. Stany S&P w górę. Testowanie ATH. NASDAQ też w górę. DAX otwarcie z luką hossy. Świeczka co prawda na czerwono, ale na plusie w porównaniu z piątkiem. Giełda w Anglii w górę, WIG e, testuje swoje ATH, WIG20 też w górę, lekko świeczka na czerwono, WIG40 otwarcie z luką Hose też świeczka lekko na czerwono, ale testujemy ostatnio lokalny szczyt. Chiny tutaj spore odbicie. Co mówiłem, że tutaj były duże spadki. Mamy odreagowanie i w Japonii no, też odbicie może nie jest takie duże, chociaż procentowo to podobne jak w Chinach. Na krypto już to tak dobrze nie wygląda. To jakiś błąd Trading View. Zobaczmy jeszcze kryptowaluty i bitcoin, bo nie pokazałem wam ostatnio jeszcze jednej linii, bo mamy jeszcze jedną linię trend spadkowego poprowadzona po szczytach i utworzył nam się taki trójkąt, to ta jedna rzecz, a dwa, że to co mówiłem, te opory 40-40 i ta linia trendu wzrostowego przebita wcześniejsza, że jest oporem, ale jeszcze prawie dokładnie w tym samym miejscu e, przebiega kolejna linia, trzecia linia, czyli ta linia trendu spadkowego. I to co mówiłem, że tu się rozegra, czy wyjdziemy górą czy dołem, no i okazuje się, że na razie mamy fejkowe wyjście górą, i powrót do tej konsolidacji. Te opory e, dość spore były. No i powstrzymały wzrosty. Gdyby zostało te linie przebite, no to tu mogłoby być dość spory wystrzał w górę. Myślę, że sporo botów e, gra na analizie technicznej. No ale stało się inaczej. Spadki w okresie godzinowym. to była walka przez cały czas. Przebicie, próba powrotu, no i kolejne mocniejsze zejście. Dobra, co dalej? No, na razie mamy powrót do konsolidacji. Stworzył nam się taki duży trójkąt. Ogólnie duże trójkąty na Bitcoinie. Jest tendencja do wychodzenia górą. No, bo mamy zasadniczo globalnie trend wzrostowy, więc z dużych trójkątów przeważnie chodziliśmy górą i to zwiastowało kolejne wzrosty. Czy tak będzie. Dalej, czy jednak ten trend wzrostowy globalnie gdzieś się może nie skończył? Jeżeli nie, no to prawdopodobnie wyjdziemy górą z tego trójkąta. Zobaczymy. Czyli, tutaj, górne ramię to po tych szczytach, dolne po dołkach. Powrót do konsolidacji. Reszta krypto podąża raczej za Bitcoinem, choć tutaj lekko na zielono, ale wczoraj też nie było tak kolorowo. Ale Ethereum. Dwa dni przed Hardforkiem London. Tutaj to co już mówiłem, kupuj plotki sprzedawaj fakty, pomimo, że wczoraj mieliśmy Bitcoin na czerwono, to Ethereum utrzymało wzrosty choć bardzo duży knot od góry, ale przez cały czas świeczki zielone. Czyli jeszcze pompuj, pompujemy pod Hardforka. Czy będzie e, mocna korekta? No jest. Jest taka szansa, że tak będzie. No może też się zdarzyć, że coś się nie uda. E, że nam się łańcuch tutaj. E, powstanie drugi łańcuch, tak jak powstało ETC. Myślę, że raczej nie, ale. Ale ktoś tu może zrobić jakąś. Jakiś atak mały na Ethereum. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała na razie. Jest hura optimizm. I dawaj kupujemy Ethereum, bo będzie super. Tylko że to super już od dołka to już wzrosło o 50%. Nie dajcie się e, namawiać na zakupy na takich szczytach lokalnych, to już lepiej na lokalnych dołkach niż na szczytach, bo potem jak przyjdzie korekta, a nie jesteście doświadczonymi traderami, spekulantami czy inwestorami. No, to możecie to kiepsko znosić, i nawet jakbyście mieli plan długofalowy kupować Ethereum, to może się zdarzyć, że zamiast dokupić, to wy sprzedacie w lokalnym dołku. Więc tutaj dużo pułapek czeka emocjonalnych na inwestorów i traderów. Uważajcie, już za niedługo się dowiemy, jak się rozwiąże sytuacja z Ethereum. Wracając jeszcze do bitcoina. Reszta, tak jak mówię, raczej idzie za Bitcoinem. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje. To znowu jakiś błąd na TradingView. Dominacja Bitcoina trochę nam spada, a jak widać Bitcoin na czerwono, a reszta prawie większość na zielono. Co jeszcze możemy zobaczyć? Na surowcach coś się podziało. Złoto i srebro mamy korektę. Palat, platyna mieć w górę i ropa też lekka korekta. Ale trójkąt zwyszkujący no Jest przez cały czas tendencja wzrostowa. Tak jak i na miedzi, tak i na ropie. Yy, platyna, jak mówiłem, tutaj znowu tendencja spadkowa i palat te duże spadki. No mogą nie wróżyć niczego dobrego. A, zauważyłem też jakieś frustracje już w komentarzach, czyli już emocjonalnie niektórzy zaczynają trochę pękać. No i toś, wróćmy jeszcze do kryptowalut. No i to też się bierze przy, dłuż, przy długich takich trendach bocznych gdzieś wyjdziemy górą czy dołem, to wtedy już jest takie uwolnienie tych emocji. Wiesz, wreszcie, wyszliśmy górą. Super, to moon, lecimy na szczyty, nowe ATH i tak dalej, i tak dalej. Potem znowu taka. Korekta, powrót. No może to być dość ciężki orzech do zgryzienia i emocjonalnie możemy sobie z tym nie radzić. Więc jeżeli nie mamy jakiegoś planu inwestycyjnego, no to będziemy targani przez emocje, a nawet jak mamy plan, to i tak będziemy targani przez emocje, ale jest szansa, że gdzieś uda nam się te emocje trochę okiełznać. Więc pamiętajcie, żeby mieć jakiś plan działania. Bo bez planu to raczej daleko nie zajedziemy i, i nie będzie z tego jakichś pozytywnych rezultatów. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim i życzę powodzenia w nowym tygodniu udanych tradeów, inwestycji, spekulacji. Uśmiechajcie się do siebie, do innych i do usłyszenia. Pa!